ale używam ziemniak co dzień. Chociaż ten jest może lepszy. I mam nadzieję, że dla Was będzie też lepszy. Podpasujmy karty i zaraz zobaczymy, co ciekawego przyniesie los. Tak, już potasowany. O, już prawie. Lewą ręką przełóżmy na trzy kubki. Testuję różne rodzaje nagrywania. Tak, żeby dla Was to było najlepsze. Nie? No i tradycyjna wróżba. Praca, pieniądze, zdrowie i miłość. I po kolei jest tutaj, pierwszą kartą jest królowa mieczy, czyli taka silna osoba, zdecydowana. To oznacza taką dużą dawkę takiej kobiecej, mocnej siły, ale jest tutaj ten motylek na górze, więc jest ta siła na zewnątrz, a w środku mamy takie jakieś właśnie motylki, myślimy o czymś, być może ta wiosna do nas przychodzi, ale na zewnątrz pokazujemy tylko siłę i twardość, co jest też dość ciekawe. Ta twardość będzie nam potrzebna, ponieważ tutaj jest tą dziewiątka mieczy, czyli ona oznacza jakieś ryzyko, jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj piesek na nas czeka, coś na coś musimy uważać i ta siła nam pomoże zadbać o to, żeby tego niebezpieczeństwa nie było. Tutaj znowu jest, jeśli chodzi o miejsce, o działanie, o pracę, tutaj jest szóstka kielichów, czyli spotkanie z kimś, kogo znaliśmy w dzieciństwie. Niedawno wypadała ta karta, więc być może tutaj jest znowu ta sama osoba, coś daje o sobie znać. Jeśli chodzi o finanse, uważajmy, bardzo uważajmy, żeby ktoś nas na coś nie naciągnął. Tutaj jest demon, czyli to jest jakieś niebezpieczeństwo. Trzymajmy swoją torebkę, swoje portfele w bezpiecznym miejscu. Jeśli chodzi dalej, tutaj jest sąd ostateczny, czy jakieś takie sprawy urzędowe. Tutaj jest miejsce dotyczące zdrowia, więc być może jakieś takie wyniki, coś trzeba będzie załatwić, coś trzeba będzie z ubezpieczeniem, czy z jakimiś takimi sprawami formalnymi. Za to, jeśli chodzi o miłość, było odwrócone. Tutaj jest piątka kielichów. Ona oznaczałaby, że coś się wylało, ale że tutaj jest odwrócona, to jest, że unikniemy jakiegoś działania takiego, które jest nieodwracalne. Więc wszystko, co zrobimy, zawsze da się odwrócić. I akurat w tym układzie tutaj nie dopuścimy do jakiegoś ryzyka, jeśli chodzi o uczucia, być może kogoś trzeba będzie przeprosić, ale to jest taka karta, że nic nie jest nieodwracalne. I co? To tyle. Zapraszam na mój kanał, subskrybujcie. No i piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Staram się jak najlepiej dopasować do Waszych potrzeb i miłego dnia życzę.